życiu szczęścia nie ma, więc dlaczego stoisz tutaj? Kiedy mam coś, nie otwieram swego serca, słuchaj. Kiedy mówię kocham, to wiesz, że nie mówię często. Słowa kocham, to za mocny, żeby stracić męstwo. Może nie jest kolorowo, bo i tu cię zmartwię. Żeby kolorować życie, muszą trwać ampę. Nie chcę spadać tu i tak myślę zawsze. Czy to świat jest pojebany, czy ja tylko patrzę? Wzroki w swoich sercach, nie wiem, czuwa tego. Odkąd jestem tutaj, zawsze bronię słowa swego. Wszystko wiele osób nie docena mnie. Znam swoją wartość. Siema, jestem z grupy medialnej 4 LO. Dziś znajdujemy się w Elbląskim Klubie Sąsiedzi. Jest ze mną Domir. Siema. Co nakłoniło was do zorganizowania takiego koncertu w Elblągu? Ja też jestem uczestnikiem Rady, Młodzieżowej Rady Miasta i wpadliśmy razem z całą Młodzieżową Radą Miasta na właśnie na taki pomysł zorganizowania drugiego partu tej imprezy dla dzieci. Tylko, że tamta impreza była w Mikołajki w tamtym roku, a to chcieliśmy zorganizować w tym roku. Już tak bardziej przed wigiliami klasowymi. A dla kogo głównie organizujecie takie koncerty? Dla kogo głównie? Dla ludzi, żeby się pokazali i ta zbiórka, która teraz zostanie zebrana, zbiórka z koncertu, to idzie do domu dziecka. A jak ludzie reagują na organizowanie takich koncertów? Nie wiem, no pierwszy raz organizuję taki koncert, w sensie ja jako reprezentant Młodzieżowej Rady Miasta w tym momencie, to nie wiem, zobaczymy dzisiaj. A podoba ci się ogólnie atmosfera na takich koncertach? Mi się bardzo podoba atmosfera koncertów rapowych, hip-hopowych. Myślę, że będzie spoko. A planujesz organizować dalsze części takiego koncertu? Dalsze części, tak. Part 3, part 4. Myślę, że może być dobrze. Dzięki bardzo. Wszystko tych chwil i bolesnych mogę zrobić, co będę chciał. Tylko strach ma tak wielkie oczy, lecz nie widzi piękna dnia.